kolejną inwestycją, którą kończymy, to jest inwestycja w gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Bardzo duża inwestycja, realizowana od jesieni ubiegłego roku. Jej wartość to ponad 9 milionów złotych, w tym 8,5 miliona to są środki z programu inwestycji strategicznych, a niespełna milion to są środki, które gmina otrzymała jako wsparcie inwestycji kanalizacyjnych z budżetu państwa. Także udział gminy tutaj nie jest wielki, ale myślę, że zamykający się kwotą niespełna 250 tysięcy, ale dzięki temu powstała naprawdę piękna infrastruktura. Zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia otrzymała taką piękną rzecz, mianowicie zajęliśmy się gospodarką osadami. Ten osad zostanie odzyskiwany z oczyszczalni i będzie mógł trafiać na grunty, na pola dla rolników jako nawóz. Dzięki temu powstała dodatkowa infrastruktura. Wyposażyliśmy tą oczyszczalnię w instalację fotowoltaiczną. Także na ten moment instalacja fotowoltaiczna zabezpiecza potrzeby oczyszczalni w energię elektryczną. Jej wielkość to jest 38 kW. Dodatkowo powstał nowy zbiornik osadu. Poprawiliśmy estetykę. Został zakupiony nowy sprzęt w postaci ciągnika, w postaci przyczepki, w postaci myjni do kanalizacji, do czyszczenia kanalizacji. Także wybudowano ponad 4 km kanalizacji, niespełna kilometr kanalizacji sanitarnej, niespełna kilometr wodociągu. Cztery ulice w Konstantynowie otrzymały nową kanalizację deszczową. Także to zakres ogromny. No i jestem wdzięczny firmie Zakładowi Spółek Wodnych z Siemiatycz, które wykonało to w sposób naprawdę rewelacyjny. Mamy już nie pierwszy kontrakt z tą firmą, który i dowodzi po raz kolejny, że jest naprawdę są odpowiedzialni, są wspaniali we współpracy i realizują to bardzo dobrze, na wysokim poziomie. Także dziękuję im bardzo, bo jest to naprawdę efektowne, a przede wszystkim zrobione w sposób na wysokim poziomie.